Jak znalazłyście się w chórze? Ja chciałam bardzo śpiewać w chórze w akademickim, a że ATH miało chór, to stwierdziłam, że pójdę tutaj i tak się tutaj znalazłam w magiczny sposób. No ja zawsze pasję do muzyki mam od małego, a że dużo moich znajomych tutaj śpiewało, to mnie zaciągnęli i tak się tutaj znalazłam i śpiewam tu. Ja śpiewałam wcześniej w chórze młodzieżowym i tak później, jak już skończyłam tą karierę w młodzieżowym chórze, to stwierdziłam, że czegoś mi brakuje i tak znalazłam się w chórze na ATH. Tak ogólnie, co dał wam chór? Mi na pewno dał dużo znajomości, takich wartościowych na całe życie, ale też bardzo się rozwinęłam tutaj, muzycznie, wokalnie. Tak, no, to są takie rzeczy, które najbardziej cenię. No, na pewno niezapomniane znajomości do końca życia, wspaniałe towarzystwo muzykalne, super właśnie rozwój w muzyce, poznanie nowej twórczości. Także myślę, że to. Mi dał dużo satysfakcji i radości. Cieszę się, że nie nudzę się w moim życiu. Bardzo mi dużo to dało, że po prostu, nie wiem, mam takie poczucie, że nie siedzę na tyłku, powiem za przeproszeniem, tylko robię coś pożytecznego, takiego w stronę swojego rozwoju. No i wiadomo, jak niezapomniane wyjazdy, na przykład Grecja i tak dalej, tańczenie belgijki na parkingu też było fajnym doświadczeniem. Co chciałybyście powiedzieć nowym potencjalnym chórzystom? Żebyście się nie bali, żebyście przychodzili, nie bali się, na pewno będzie to dla was niezapomniana przygoda, także zapraszamy. Tak, i poznacie wspaniałych ludzi i nawiążecie znajomości na całe życie. No, tak jak dziewczyny, ja bym radziła wam spróbować, jest naprawdę świetnie, towarzystwo jest genialne i dążycie w stronę samorozwoju, więc...